Moim celem jest wskazać Ci drogę, która pomoże Ci wydostać się z tych zagmatwanych relacji narcystycznych. W wieloletniej pracy z ludźmi, gdzie pomagałam im przetrwać związki narcystyczne, nauczyłam się jednej prostej prawdy, że najlepiej byłoby w ogóle narcyza nie wpuszczać do swojego życia. Lecz zdaję sobie sprawę, że taka rada jest kompletnie bezużyteczna. Dla tak wielu z Was, którzy po uszy tkwią już w tym syfie. Ta rada jest jeszcze bardziej nietrafiona, gdy narcyzem jest rodzic lub rodzeństwo. Ktoś, kogo przecież sobie nie wybierałeś. Jednakże, jeśli nauczysz się tych strategii, które zwiększają Twoją odporność, będziesz być może w stanie zamknąć furtkę przyszłym narcyzom na Twojej drodze oraz sprawić, że ci, którzy już wtargnęli do Twojego życia, nie będą powodować w nim tak wiele chaosu. Musisz nauczyć się władać swoją prawdą i swoją rzeczywistością. Jeśli dasz radę to zrobić, to używający gaslightingu narcyzi będą od Ciebie uciekać. Dlaczego gaslighting w ogóle działa? Działa, ponieważ cenimy tę drugą osobę ponad miarę, jednocześnie nie doceniając samych siebie. Być może uważamy tę drugą osobę za inteligentną lub z innych względów przypisujemy jej autorytet. Za pierwszym razem, gdy ktoś zakwestionuje Twoją rzeczywistość, zrób krok w tył i od tej pory już miej oczy szeroko otwarte. Również pamiętaj, by przestać nabierać się na charyzmę i urok. Gdzieś ktoś wmówił nam, że ludzie charyzmatyczni i urokliwi są w jakiś sposób wartościowi lub interesujący. Ja to widzę tak, że charyzma jest jak bardzo mocny perfum, używany po to, by zakryć smród, bo od dawna nie brałeś prysznica. Można się spodziewać, że ma on na celu coś ukryć. Stąpaj bardzo ostrożnie, gdy ktoś kreuje siebie na kozaka, szarmanckiego i romantycznego lub wygadanego. Wiem, że jest to dokładną odwrotnością wszystkiego, czego się spodziewasz, lecz większość ludzi opowiada mi, że niestety dali się omamić charyzmie i urokowi. Zaprogramowano nas, by tak myśleć, lecz nie daj się nabrać, jeśli natrafisz na charyzmatyczną i urokliwą osobę. Naprawdę musisz mieć wtedy oczy szeroko otwarte i słuchać uważnie, co mówią. Pamiętaj również, że sama inteligencja lub dobre wykształcenie nie są cnotami. Znam całe mnóstwo naprawdę dobrze wykształconych i inteligentnych ludzi, którzy są do cna toksyczni i bardzo okrutni. Jeśli jesteś inteligentny, to naprawdę świetnie, lecz musimy pamiętać, że o wiele ważniejsze jest dobro i miłosierdzie. To są cnoty, a bycie inteligentnym nią nie jest. Inteligencja może omamić, lecz również uważaj na ludzi bogatych i odnoszących sukcesy. Istnieje takie przeświadczenie, że tacy ludzie dobrze sobie radzą i jest w tym to zaprawdy, lecz równie prawdopodobne jest, że po prostu się im poszczęściło. Być może wszystko odziedziczyli, a może zrobili coś szemranego, by zdobyć swą fortunę. Zakładając, że są po prostu lepsi niż ty i ja, dużo ryzykujesz. Tworzysz dysproporcję sił, w oparciu o którą będzie im łatwiej zakłamywać swoją rzeczywistość. Te same błędy można popełnić co do ludzi sławnych i celebrytów. Aureole są malowane często ludziom całkowicie toksycznym, tylko dlatego, że zyskali sławę i są wyjątkowi. Nie daj się nabrać. Bez względu na to, czy dana osoba jest księciem czy żebrakiem, zwracaj uwagę na ich słowa i czyny. Zwróć również uwagę na to, jak traktują innych ludzi. To może być trudne, ponieważ narcyzi są tak bardzo dwulicowi. Są mistrzami odgrywania teatrzyka przy ludziach. Jednocześnie, gdy nikt nie patrzy, traktują bliskich im ludzi bardzo źle. Lecz zwróć uwagę na to, jak traktują tych, którzy w ich mniemaniu są od nich gorsi. Lub tych, którzy popełniają wobec nich błędy. Na przykład, jak potraktowali tego niefortunnego kelnera, który się pomylił przy zamówieniu, lub kogoś, kto im się sprzeciwił. Zwróć wtedy uwagę, jak się zachowują oraz jak mówią o innych ludziach. Najprawdopodobniej, nim się obejrzysz, tak samo będą mówić również i o tobie. Skrupulatna obserwacja to pierwszy krok, by nauczyć się zauważać tiki swojego narcyza. Mówiąc inaczej, czytać go. Pokerowi gracze wiedzą, że jeżeli nie trafią im się dobre karty, to wciąż mogą wygrać, odczytując prawdę z twarzy przeciwnika. Tiki to właśnie mikroekspresje oraz język ciała, które zauważamy w czyjejś reakcji na karty, co daje nam mnóstwo informacji. Narcyza również da się w ten sposób czytać. Najprościej jest zauważyć w kimś narcyza, patrząc na to, jak zachowuje się, gdy jest sfrustrowany lub zawiedziony. Zazwyczaj ich czarująca maska opada i zamieniają się w złość, gniew i pogardę, gdy tylko coś pójdzie nie po ich myśli. Nie próbuj wtedy tłumaczyć ich zachowania i robić za nich wymówek. Zamiast tego, przyzwyczaj się do stawiania im granic. Aby powiedzieć komuś nie, nie potrzebujemy zbędnych tłumaczeń. Masz prawo po prostu powiedzieć nie. I nie dać się zachowaniom, które wyglądają na nachalne tylko dlatego, że oni czegoś chcą lub że się sfrustrowali. Tak wielu ludzi podatnych na narcyzm jest po prostu people pleaserami, czyli zadowalaczami innych. Są podatni na narcyzm właśnie dlatego, że nie potrafią stawiać granic. Ustaw granicę i ją trzymaj. Czy to rozjuszy narcyza? Z pewnością. Naucz się tolerować ich dyskomfort, zamiast ich udobruchiwać. Ciągle idąc dla nich na kompromis. Lecz narcyz to tylko część Twojego problemu. Umożliwiacze narcyzmu to pozostała jego część. Jest szansa, że będziesz w stanie powoli wyrzucać narcyza ze swojego życia, lecz enablersi to kolejny front toksycznego ataku. Enablersi będą tymi, którzy ustawicznie będą zakłamywać Twoją rzeczywistość i manipulować Twoimi decyzjami.
Gdy będziesz się odsuwał i nabierał dystansu do narcyza, będziesz musiał zrobić to samo z jego umożliwiaczami. A to nie jest proste, ponieważ enablerci, choć sami nie są toksyczni, to żyją w ogromnej toksycznej chmurze, w której ciągle wypierają się otaczającej ich rzeczywistości. I nie będą chcieli stawić czoła toksycznej prawdzie. Niestety właśnie w ten sposób tworzą się oraz są przekazywane dalej pokoleniowe wzorce narcyzmu. Będziesz słyszeć całą plejadę otaczających cię głosów, które powiedzą, że musisz dać kolejną szansę. Wiele z tych głosów to właśnie enablersi narcyza. Lecz pamiętaj, że dawanie im kolejnych szans to jak podpisywanie się pod ich zachowaniami. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że odcinanie kogoś po jednym błędzie może się wydawać zbyt ostre. Lecz po tym jednym błędzie przynajmniej bądź uważny. Gdy ktoś raz cię potraktuje gaslightingiem, miej oczy szeroko otwarte. Gdy ktoś zachowa się wobec ciebie pogardliwie i poniżająco, bądź uważny. Bądź uważny po tym, jak dana osoba wpadnie w furię, a następnie będzie mówić, że ma po prostu zły dzień. Będąc uważnym, będziesz zwracać uwagę na to, czy to, co obserwujesz, to schemat zachowań. Nie patrząc uważnie na całokształt zachowania, będziesz ciągle zamiatać wszystko pod dywan jako pojedyncze anomalie. Drugie szanse mają tendencję zamieniać się w tysięczne szanse oraz życie zmarnowane w psychologicznym piekle, jakim są narcystyczne związki. Aby unikać osaczenia przez narcyza i jego enablersów, musisz zacząć otaczać się dobrymi ludźmi. Wydawałoby się to dość oczywiste, prawda? Lecz gdy narcyz zaczyna włazić do twojego życia, zachowują się w nim jak rozprzestrzeniający się chwast, który dusi w twoim ogrodzie dobre rośliny. Narcyzi z zasady wymagają od ciebie całego twojego czasu i stają się zazdrośni, gdy oddajesz go innym. Często lubią izolować swoje ofiary, by móc czerpać z nich stały pokarm. W rezultacie może się okazać, że oddajesz 90% siebie toksycznej osobie lub osobom w twoim życiu, co nie zostawia ci miejsca na tych zdrowych ludzi, a to cię wykończy. Zdrowi ludzie to ci, którzy cię wspierają, którzy służą ci dobrą radą, którzy nie zakłamują twojej rzeczywistości, którzy są po twojej stronie, którzy zachęcają cię do walki o twoje marzenia, którzy są empatyczni, miłosierni i mają dobre serce. To ci, którzy cię słuchają, a ty robisz dla nich to samo. Jeśli masz choć paru takich ludzi w twoim życiu, wtedy posiadasz najmocniejsze antidotum na narcyza, a często jest to również sposób pozwalający znaleźć siłę do stawiania granic, by móc odciąć się od toksycznych ludzi w twoim życiu. Jeśli twój ogród jest pełen narcystycznych chwastów i umożliwiaczy, to powyrywaj to wszystko w cholerę i zacznij siać dobrych, zdrowych ludzi, którzy są dla ciebie podporą, a ty dla nich. Lecz to wszystko potrwa. Na tej drodze przyzwyczaj się do obierania tej mniej popularnej trasy. Może to być dość samotna ścieżka, gdy jesteś tym, który zawsze widzi narcyza takiego, jakim jest naprawdę. Inni wokół mogą mówić, że jesteś krytykancki, żądaniowy lub trudny. Być może czasami to ty nie pójdziesz na jakieś wydarzenie lub spotkanie, aby nie musieć wystawiać się na działanie narcyza. Na dłuższą metę będzie to dla ciebie bardzo dobre wyjście. Niestety nie służy ci samo przebywanie w ich towarzystwie. Dobrze jest zastosować w takich sytuacjach również taktykę szarego kamienia, która idealnie działa na nowo poznanych narcyzów, którzy bardzo szybko stracą tobą zainteresowanie, gdy przy pierwszym spotkaniu nie dostarczysz walidacji, której pragną. To nie jest błaha sprawa. Tych wzorców w świecie przybywa, a ty musisz mieć mocne mury, by móc siebie chronić. By zwrócić sobie czas i przestrzeń niezbędną, by mogli zawitać do niej zdrowi ludzie. Zasługujesz na to. Na koniec jeden z najskuteczniejszych odstraszaczy na narcyza. Musisz znaleźć swój cel i sens życia. Posiadanie sensu życia działa cuda nawet w najbardziej toksycznych związkach. Lecz błagam, obiecaj mi, że nigdy nie powiesz o twoim sensie swojemu narcyzowi. Oni to wezmą, rozbiorą na części, wyśmieją i będą pogardzać. Jakikolwiek by twój cel i sens nie był, może jest to twoja praca, być może twoje dzieci, może jest to działalność charytatywna lub twoja duchowość. Może to być ogród, o który dbasz, może to być ratowanie zwierząt. Nie wiem, co ci daje sens w życiu, lecz musisz to odnaleźć. Bo tylko gdy to masz, możesz przetrwać takie piekło. Dla tych ludzi, którzy nie mają możliwości wydostania się ze swoich narcystycznych związków, sens życia przywraca mu smak i nadaje tym samym sens nie tylko życiu, lecz i związanemu z nim cierpieniu. Znalezienie sensu to zakasanie rękawów do głębokiego oczyszczenia, które bardzo ci pomoże. I być może mówisz teraz, nie wiem, jak miałbym znaleźć w życiu sens. Zaufaj procesowi leczenia i daj sobie czas i przestrzeń, by móc ten sens odnaleźć.